żyje nam 100 lat, 100 lat. Niech żyje nam jeszcze raz. Niech żyje nam. Niech żyje nam. Witam serdecznie. Świętujemy urodziny Pauliny, a tutaj niezwykły prezent, który dostałem tam za wsparcie aukcji charytatywnej od hodowcy. Bardzo dziękuję. Znalazło się dla niego miejsce na stole urodzinowym i zapraszam do dzisiejszego odcinka. Na próbę wziąłem sobie tą karmę. Mamy karmę Pawła Mędrysy, znaczy patrona, filmowaną przez Pawła Mędrysę. Ryszpady, jęczmień, dam ją gołąbkom. Myślę, że akurat będzie fajna w przygotowaniu do parowania, bo jest też trochę konopi. Przy okazji sobie wypróbuję, w jaki sposób gołąbki ją pobierają. Więc przed okresem parowania, jak ją zjadają, myślę, że ta konopia je pobudzi, a nie jest energetyczna, żeby je zapasła, więc sobie ją wykorzystam teraz do tego okresu przygotowującego do rozpłodu. O, w ten sposób ta karma wygląda. No i tutaj mam też wiele telefonów od Was, bo prezentowałem tam kilka razy moje gołąbki, w tym gołąbki rozpłodowe, także nowe gołębie rozpłodowe, i mnóstwo pytań związanych jest z chęcią zakupu gołąbków, bo owszem, sprowadziłem gołąbki z linii Pitbulla, z linii Kittla, z Porsche, z linii Sagana, bardzo, bardzo mocne papiery, bardzo bliskie pokrewieństwo, ale właśnie dziwi mnie, bo mam pełno zapytań o te nowe gołębie, które tak naprawdę są wprowadzane dopiero do mojej hodowli. Wyniki czy sukcesy to przyniosły mi moje gołębie linia 901, linia Szaleńca, Sztole Rude. To są te podstawowe gołąbki, które do tej pory przyniosły mi sukcesy. Nowe linie tam się zaczynają wgryzać i coś pokazywać. A te wymienione przed chwilą to dopiero całkowicie nowe gołębie. A powiem szczerze, najwięcej zapytań o młode to jest z tych nowych gołębi, które to są czysty eksperyment. Fajny papier, bo gołębie na topie. Co więcej, jest paru hodowców, którzy mi się chwalą, że też tych samych gołębi zakupili gołębie, tylko że jak wysyłają nawet rodowody, ja nikogo o to nie proszę i tak dalej, to hodowcy sami mi przysyłają, że też zakupił i wysyłają rodowody, zdjęcia tych gołębi, to nie chciałem tam czasami odpowiadać, ale w wielu wypadkach to te gołębie na zdjęciu wyglądają tragicznie, nie wiem jak w ręce, ale po zdjęciu albo tak kiepskie zdjęcie, albo faktycznie te gołębie są, ja byłem osobiście moje wybierać w ręce, a te tam na zdjęciach wyglądają w dziwny sposób. Często są to gołębie jakieś wykupione z WG, które mają tam w sobie w rodowodzie, tylko hodowcy myślą, że jak już tam pisze w rodowodzie, jakby nie umią czytać tych rodowodów, bo tam jest może Porsche, ale jako prapradziadek czy coś takiego, jest tam krew i po prostu hodowcy piszą, że to Porsche, a Porsche szukasz 4-5 pokoleń do tyłu, więc łapią się na te nazwiska, nie czytając tych rodowodów, nie oglądając ich tak naprawdę, po prostu pisze przy gołąbku słynna linia czy Pitbull i już się na tego gołąbka rzucają. I u mnie to widzę autentycznie, że większość hodowców dzwoni za tymi nowymi gołębiami. Powiem tak, nawet można by wyciągnąć z tego taki wniosek, że
że pozakupywać trochę gołąbków takich z tych linii i one się będą lepiej, jest więcej na nich chętnych do sprzedaży, do kupna, niż na gołębie, które robią wyniki tak autentycznie. Także powiem, troszeczkę hodowcy za bardzo się ekscytują. Ja rozumiem, że trzeba wprowadzić nową krew, bo to samo zrobiłem. Wprowadzam nową krew, wprowadziłem gołębie z super pochodzeniem, ale ja te gołębie chcę wprowadzać w swoje. Dopiero je będę testował, dopiero będę nimi lotował. Myślę, że to kwestia któregoś roku, żeby je przetestować. No chyba, że już w lotach młodych by coś pokazały, ale w pierwszym roku to nie wiadomo, ile uda się z nich wychować. Też odpowiem od razu na pytania, skoro je kupiłem, to chcę je dla własnej hodowli, więc raczej z pierwszego lęgu właśnie chcę je pokrzyżować z moimi gołębiami i nie zamierzam z nich po prostu, nie chcę też przekładać jajek i bawić się w jakieś straszne rozmnażanie, bo to też jest i męczące, i czasu, i mamek, i wszystkiego. Więc może tam jakieś sztuki będą dostępne z tych nowych ptaków, ale to pojedyncze, nie, że ja nie po to je kupiłem, żeby po prostu po nich młode wyeksmitować w świat. Mam po prostu kilka sztuk, a nie jakąś armię od razu sprowadzoną. I tutaj jeśli będzie coś dostępne, to raczej po sezonie lotowym. W sensie takie, które będą późniakami i jakiś jeden lęk, który do lotów się nie będzie nadawał, zakładając, że w ogóle będzie coś dostępnego z takich nowych ptaków, więc zapytanie właśnie o te nowe gołębie jest niesamowita ilość, choć sukcesy jakiekolwiek wszystkie, które duże czy małe, jak to tam kto ocenia, mimo wszystko coś tam się udało zdobyć, wicemistrza okręgu, czy 3 razy w trójce w okręgu w ciągu 3 ostatnich lat w kategorii gołębi młodych, jakieś tam drobniejsze, mniejsze, większe sukcesy, gołąbek na wystawie ogólnopolskiej, no to był z linii szaleńca i w roku 2023, bo był z roku 2022, ale na wystawie ogólnopolskiej był jakby w styczniu. I potem z roku 19, czyli w roku 20 też był na ogólnopolskiej, to też był wnuczek szaleńca, czyli te największe sukcesy zdobyły mi tak moja podstawowa linia gołębi, a gołębie z tych nowych linii po prostu będę dopiero testował, wprowadzał. Mam oczywiście dużą nadzieję, że to coś fajnego przyniesie, bo nie po to sprowadzałem, żeby nic z tego nie było, ale jakoś zakupiłem to świadomie, żeby wzmocnić swoją hodowlę, chociaż powiem szczerze, czasami mam wątpliwości, że własnych gołębi jest na tyle dużo dobrych, że można by się skupić na jakiejś jednej linii, czy nawet pojedynczym gołąbku. Naprawdę nie trzeba by przynosić tej ilości, którą tam sprowadziłem, czy zresztą staram się ograniczać tą ilość sprowadzanych nowych gołębi. Te, co w ubiegłych latach sprowadziłem, to i tak trzeba troszkę lat, żeby to wszystko wykorzystać, wytestować, przetestować, ale jestem w szoku, jak wiele osób właśnie dzwoni do mnie za tymi nowymi ptakami z chęcią właśnie sprowadzenia coś z nich do własnej hodowli. I jeszcze tym bardziej zaskoczony, że dostaję właśnie te SMS-y, wiadomości, filmiki, zdjęcia rodowodów, zdjęcia gołębi, które zakupiłem i nie twierdzę, jest parę osób, które oczywiście mają gołębie z tych linii i to bardzo bliskim, no porządne gołębie z tych sławnych linii, ale część hodowców po prostu te gołębie wyglądają w tragiczny sposób. Jest to 7 woda po kisielu, więc też czasami porównywanie tego do tych, tam nie chcę właśnie odpisywać tym hodowcom, bo to nie ma sensu. Nie będę ich wyprowadzał z ich szczęścia i błędnej świadomości, że tak powiem,
ten materiał, który jest, to jest ten sam i może będą te gołębie lepsze niż te oryginały, które ja kupiłem papierowo. To nie jest powiedziane, bo nikt nie wie, co one wydają. Ale jeśli o sam papier chodzi, no to hodowcy po prostu nie potrafią czytać papierów. Tak samo jak mam też dużo zapytań odnośnie tą hodowlę w pokrewieństwie, parowanie tych gołębi w pokrewieństwie. No ja staram się tutaj bazować mimo wszystko, mimo zakupu i mimo posiadania dużej liczby gołębi dobrych, rodowodowych, na własnej linii, na linii szaleńca, i dlatego nowe gołębie są łączone z linią szaleńca. Głównie tam są oczywiście dobieżki innej krwi, bo także główną linią u mnie jest linia 901 wspaniałej samicy rozpłodowej, która wydała mi mnóstwo wspaniałych gołębi, więc super samica, mam mnóstwo dzieci na rozpłodzie, dzieci lotowane już przeznaczałem także do rozpłodu. O, tu samczyk, który grucha, miał 9 konkursów na 9 wkładań i siadał drugi, trzeci. To nie u mnie, tylko na oddział. Tam listę musiałem zobaczyć, żeby jakby nie skłamać. On jest bratem samiczki. O, ten samczyk jest bratem samiczki, która jako roczna zrobiła 9 konkursów. Roczna, jego brat roczny też zrobił 7 konkursów jako roczny. Jego siostra właśnie w 23 roku była 7. lotniczką Polski w kategorii F. Cofałem ją do rozpłodu. Więc kapitalny samczyk. Ja samczyków nie wykorzystuję za bardzo w gołębniku lotowym. No ale cóż, może... Ale on jest właśnie z linii. Jego matka to jest Ruda. Ruda, która jest córką starej sztolki i córką jednocześnie Rudego, który jest synem szalonej. Więc jest to wnuczek, prawnuczek mojej szalonej, czyli samiczki, która zawsze była w parze z szaleńcem i mnóstwo podstawowych gołębi z nim wydała. Więc tutaj jest szalona w nim i Rudy 207, czyli szalona naparowana na Rudego 207. To są rodzice jego, czyli dziadkowie, rodzice jego matki. I także dziadkowie matki, więc to jest prawnuk Rudego 207, prawnuk szalonej. No i tak samo wszystkie te, które tam rodzeństwo, tak samo są właśnie z takiego połączenia. No i na tym ja głównie bazuję, na tej mojej podstawowej linii, skoro to się sprawdza i z tej jednej linii najlepsze mam sukcesy, no to na tej mojej bazowej linii bazuję. Tutaj o, samczyk, ten oto, to jest bezpośredni brat z gniazda samiczki, która była 3. lotniczką okręgu w kategorii B, ale 2 lata temu, jako 2-latka, czyli w roku 2022, była też na wystawie okręgowej 4. w kategorii H. Zabrakło jej minimalnie, żeby mieć szansę na wystawie ogólnopolskiej. Wiadomo, to nie był jakiś kosmiczny wynik, ale na tyle dobry, że w okręgu był czołowy. Jeden z lepszych gołębi w okręgu, także ja sobie ten wynik cenię. Super mi ta siostra siadała. Jest to brat gniaździak tej samiczki. Co więcej, jeszcze dwie siostry, jak ona jako 2-latka miała 10 na 10 wkładań, to siostry miały odpowiednio 9 na 10, a 9 na 10 i 8 na 10, czyli bardzo, bardzo dobre lotniczki i to były szybkie konkursy. A więc to jest też linia znowu mojego Kubusia. Jak ktoś słyszał, ojciec tych gołąbków to był syn Kubusia, jeden z kilku braci, co wydały właśnie super gołębie. Bo powiem tak, jego kuzyn z 18 roku był 3. lotnikiem oddziału. Tam naprawdę bardzo dużo fajnych gołębi. Po kuzynka jest u kolegi Zbyszka mojego,
Dostał ją ode mnie jako młodzik i w tym roku jest, jako roczna zrobiła 9 konkursów, jest tam u niego chyba drugą lotniczką rocznych. Właśnie z Kubuś na Van Lunke. Jeden z braci Kubusiu, bo ja je kilka braci, mówię na nie Kubuś, to są dzieci starego Kubusia i każdy z braci super płodzi. Jeden, czyli kolejny wujek jego, czyli 45 lub 6, bo siostra miała ze 16 roku, wydał 3 lotniki oddziału już u mnie. Wydał pierwszego lotnika w roku 2017. Jestem gołąbek na gołębniku też w rozpłodzie. Potem wydał lotnika białe obrączki i potem wydał jeszcze lotnika w kolejnym roku, gdzie to był drugi czy trzeci lotnik, ale wtedy moje własne go wyprzedziły. Także traktuję to, że wydał w sumie 3 lotniki. Bardzo dobre. Jeden samiec z 3 różnymi samicami. To był jego wujek i wujek tej samicy. No więc cała rodzina, kilka tych samcy płodzi bardzo fajnie. To samo to, jak mówiłem, z szaleńca bardzo płodzą fajnie. O, widzę, że pojadły, wyjadły. Troszeczkę im zostało. Także gołębie mają apetyt. To odnośnie też głodzenia i komentarzy odnośnie głodzenia. Zobaczcie, zjadły i odchodzą od karmnika, dostały do oporu, do syta, a było widać, że na karmę się rzuciły bardzo mocno z apetytem, co zresztą na kolejnych tam w przedziałach może będzie widać, bo apetytem się rzuciły i o, wesoło samczyki, na razie są osobno, jeszcze nie są parowane, ale wszystko jest przygotowywane tutaj do parowania. Dostały te wszystkie, dostają witaminki, czy to do wody, czy na karmę. Właśnie w wodzie mają preparat na stawy, przygotowujący do wypuszczenia, żeby szło je wypuścić. Także w wodzie taki preparat jakby zabezpieczający, czy profilaktyczny przeciwko chorobie tych skrzydeł. Zobaczymy, czy się to uchroni przeciwko właśnie zerwanemu skrzydłowi, żeby nie było tych kontuzji tego typu, bo to zawsze jest duży problem i super gołąbki lubią te kontuzje łapać, więc zacząłem ten preparat podawać, bo go się podaje przed oblotami, żeby później nie łapały gołąbki kontuzji. Widać samczyki wesolutkie, chociaż nie wiem, czy ja je w drużynie lotowej wykorzystam, ponieważ raczej się chcę nastawić na dziewczyny. No i paru samczyków mi szkoda, bo zrobiły fajną robotę, fajne wyniki, a nie wiem, czy w ogóle będę je dawał do 50, bo przygotowywanie kilku samczyków, znaczy jest to od razu takie wyzwanie, że się od razu pracę na siebie nakłada. O, zobaczcie, zjadły, odeszły, karma jeszcze została, także w ogóle nie są te gołąbki przegłodzone. Zresztą jest ciepło, więc one tam nie chcą strasznie dużo jeść. W ręce są fajne, może by się go udało nawet złapać. Udało się złapać. To ten gołąbek, on jeszcze takie oczko ma jak rudę. A nie wiem, czy wspomniałem, jego matka jest koloru rudego właśnie. Przy czym on nie wyszedł rudy, jest taki nakrapiany, ciemno nakrapiany. Tak. Tak gołąbek wygląda na piersiach. Elegancko się trzyma. Nie jest ani za gruby, ani za chudy. To nie jest jakiś gołąbek super pod standard, żeby tam nagrodę na wystawie mógł zdobywać za standard, ale fajny, sportowy gołąb w fajnym upierzeniu, przepięknym oku. Wydaje mi się, że wygląda zdrowo,
dziobek biały. O. Skrzydełko. Tego nie czuć troszeczkę na, nie wiem czy widać na filmie. Ja to czuję, jak to hodowcy sobie cenią te, jak to mówi się, wibrowanie. Nigdy tak to specjalnej uwagi nie zwracam. O, o, teraz będzie widać, bo to czuć, jak się tak zwane te wibrowanie skrzydła, tego nie widać z oddali, to czuć pod paluszkami, jak się złapie. Tego też nie, ktoś powie, że to sam robię może ręką, że tak wibruje, to jest akurat ciężko robić tak. No nie umiem objąć całej ręki i żeby to było, ja ręką nie ruszam, a skrzydełko, o. Na końcówce to widać, o. Mam nadzieję, że to widać, że wibruje, ja się nie poruszam, tu reszta ciała, gołąbka jest nieruchoma. Moje palce chyba też widać. I tak zwane te wibrujące skrzydełko. Są owszem gołąbki, które troszkę bardziej mają, ale on tak samo to posiada w takim umiarkowanym zakresie, bo miałem takie co więcej. Przede wszystkim, o, tu fajne jest, to nie da się opisać, ale w ręce super, super leży, tak, nie ma tu tłuszczu, jest fajnej wagi. Przepiękny samczyk, w jaki sposób go, czy zostanie wykorzystany w lotowym gojemniku, nie wiem. Także jego matka to jest ruda samiczka, a on akurat rudy nie wyszedł. Jedna jego siostra, co zrobiła 9 konkursów, jest akurat ruda. Brat 7-roczny rudy, ale ta 7 lotniczka Polski to była niebieska, więc cała gama kolorów wychodzi. Mam też rudego pstrego z tej pary. Płowy pstry. A matka jest taka ciemna ruda. No to w sumie chyba... Właśnie nie wiem, czy mam jednego rudego z tej pary. Jest płowy rudy. Płowy rudy pstry. O, zakręciłem. Jest tak niebieski, ciemny, nakrapiany. Rudy płowy. Rudy taki w sensie czerwony pstry. I płowy rudy pstry. Tak. Także kilka wersji kolorystycznych. No i to oczko. Brąz. I to mi też do szaleńców to oczko będzie pasować. Także ja głównie te gołąbki chcę łączyć w zakresie moich własnych gołębi. Oh, także tu jest jeden, to nie jedyny, tu jest jeszcze, to jest niebieska obrączka, czyli już w tej chwili to będzie 3-latek, bo 21 rok. Mam tu kolejnego z tej rodziny 3-latka. Oh. Chyba widać różnicę, bo w kolorze oka to jest jego brat. Ten jest trochę głębszy, potężniejszy, ale oh. Skrzydełko z tej samej pary. Także taki chłopaczek też wszystko jest na miejscu, ładny gołąb. Mamy dzisiaj piękny słoneczny dzień, a tutaj gołąbki samczyki powoli czekają na parowanie. Muszę powiedzieć, że hodowcy widać, że już siedzą w gołębnikach. Widzę to choćby po ilości wyświetleń, że każdy w tym okresie zimowym jest więcej czasu i hodowcy no, siedzą przed tym komputerem. Te gołąbki mniej czasu zajmują, a teraz widać już, że hodowcy poszli do gołębników, zaczęli parować, zaczęli pracować ze swoimi gołębiami. To widać właśnie po tym, ile hodowców ogląda filmy.
Ja też w natłoku nie zdążyłem odpowiedzieć Maniemu Malfredowi Bule, który tam na swoim filmiku jakiś czas temu nagrał zaproszenie na konkurs, wyboru gołębi. Muszę tu powiedzieć, że mamy wybierać gołębie w klatce bez dotykania, więc w pewnym sensie pozbawił mnie atutu dotykania tych gołębi. Choć z drugiej strony może i dobrze, bo można by wybrać głupie gołębie, które są ładne, i to też jest możliwe. I mogłoby być tak, że najładniejszy gołąb jest najgorszy z tych wszystkich. Choć na swojej hodowli, no, dobrych hodowców lubi się ładne gołębie. Jak ten gołąb budową coś prezentuje, to według mnie potrafi potem w lotach lecieć. Chociaż są od tego wyjątki, ponieważ miałem okazję być na paru wystawach i oceniać gołąbki na paru wystawach, czy na wystawie ogólnopolskiej. I powiem tak, czasami widząc gołębia w klatce, nie dalibyśmy za niego 5 groszy, a okazuje się, że jest super czempionem. I to zależy też, w jakiej klasie te gołębie będziemy oceniać, bo tak, jeśli na przykład jest to klasa, w której gołąbek zdobywa, często widziałem na przykład gołębie młode, które słabo się prezentowały, no ale taki gołąbek zdobywa te 3 konkursy i na tym właściwie jest koniec. I często taki gołąb naprawdę w budowie pozostawiał wiele do życzenia i w tej klatce wyglądał tragicznie, że gdyby go ktoś zobaczył, to za darmo by go nie chciał. A tu się okazuje, że gołąb super wynikiem, wspaniałym wynikiem. Mówię tutaj o doświadczeniach na przestrzeni ostatnich lat. Nie myślę tutaj o jakichś konkretnie gołębiach w tym sezonie, żeby jakby coś tam nie mylić. To samo czasami naprawdę można się zdziwić, że w klatkach te gołębie wyglądają kiepsko, co zauważyłem. Jest to też czasami spowodowane rejonizacją, że na przykład w kategorii A z jednego okręgu wystawione gołębie są do siebie podobne, ale zupełnie inne niż gołębie na przykład z innego okręgu, gdzie gdzieś tam wygląda na to, że muszą lecieć na przykład bardziej siłowo. Tutaj, żeby się ktoś nie obraził, bo trzeba wygrywać z konkurencją na własnym terenie, ale często na przykład są okręgi, gdzie te gołębie naprawdę wyglądają słabe, ale być może to też specyfikacja ich terenu, że takie gołębie sobie tam radzą, przylatują, mają jakieś inne problemy, a są okręgi, gdzie na przykład te gołębie są bardziej zbudowane potężnie, mocniejsze fizycznie i ta reprezentacja wygląda mocniejsza. Tu akurat południowe od nas gołębie śląskie, no, fizycznie wyglądają często mocniej. Czy Śląsk Południe ma bardzo ładne gołębie, takie sportowe, Opole, choć różnie z tym bywa. A bez obrazy, tutaj czasami inne rejony mają różnie, chociaż też mają wspaniałe i piękne gołębie, ale jest taka widoczna rejonizacja. Więc ocenienie tego gołębia, tutaj ten konkurs ma polegać na ocenieniu gołębia w klatce. No, jest to taki bardzo ciężki pomysł według mnie, bo to prędzej można by ocenić gołębia, jak się jedzie do hodowcy i wyłapuje jego najlepsze gołębie w danej hodowli. Często się gdzieś tam jest, widzi ci się podoba jakiś gołąb, obserwujesz jego zachowanie, jak się on zachowuje, i wtedy możesz go ocenić, przynajmniej któryś się podoba, czy nie podoba, patrzy na ciebie inteligentnie, coś ci tam wpadnie w oko intuicyjnie. A ciężko coś takiego zrobić w klatce, jakby pozbawione jest środowisko gołębia, zachowanie, charakter na jego gołębniku, a myślę, że to jest ważniejsze od zachowania w klatce. Jak on zachowuje się właśnie na swoim gołębniku, przy swojej celi, jak walczy o miejsce,
jak pokazuje radość w gołębniku, zresztą po to przed lotem obserwujemy gołębie. Więc tutaj i aspekt złapania tego gołębia do ręki, jakby w klatce nie umując go łapać, no nic się nie oceni. Aspekt zachowania troszkę w środowisku, w którym żyje, a to jest najważniejsze. No w klatce, no. Jako zabawa wydaje mi się, że forma jakakolwiek by nie była, to jest zabawa i tak to tylko i wyłącznie trzeba traktować. Więc nie widzę tu jakby jakichś przeciwwskazań, bo naprawdę jest to dla mnie mocna zabawa, częściowo loteryjna, intuicyjna. Więc sama odpowiedź brzmi, że nie mam nic przeciwko temu i jak nic nie wypadnie, mogę do Opola podjechać i wziąć udział w tej zabawie. Ale jakby myślę, że jest to takie, no, taki ciekawy eksperyment, jak to wyjdzie. Ja będąc czasami w jakichś hodowlach, no to podobać się jakiś gołąb na ziemi. No i często są to dobre lotniki, które się, chociaż nie zawsze się, tak powiem, złapie tego najlepszego, trzeba by też dłużej posiedzieć. Czasami wzrokiem, to co masz w zasięgu wzroku, te kilka gołębi się jakiegoś wskaże i zwykle gołąbek, którego się wskazuje, jest przyzwoity, może nie najlepszy. Ale to te ciężko gołębie nawet na własnym gołębniku czasami wybrać, a co dopiero na obcym, chociaż może czasami inne spojrzenie, obce spojrzenie jest warte, żeby na własnym gołębniku ktoś ci gołębie ocenił i powiedział własne spostrzeżenia i własne wnioski. Także to jeśli chodzi o temat konkursu i zabawy, którą organizuje Marfeld Buła. Ma to być w listopadzie, więc jakby czasu jest dużo, czas odległy, to zobaczymy. Pobawić się zawsze można, jak będzie okazja podjechać, to czemu nie. Także myślę, że nie jest to, jakby byli tacy specjaliści, to naprawdę szacunek takich osób, co pokażesz im parę gołębi i potrafią wybrać tego najlepszego. To tak brzmi w ranicach hokus pokus czary mary troszeczkę. Więc nie wiem, czy są takie osoby, które zawsze bezbłędnie mogą to wybrać. Może raczej w kategoriach intuicji i trochę szczęścia bym to traktował, ale nie będę odmawiał. Jestem na tak, jak to się mówi, a idę dalej pracować z gołąbkami. Dostałem tutaj wodę, opuszek popuszczany puszek, także samczyki tutaj sobie odpoczywają, odłożone od samiczek, nabierają ochoty do parowania, które no, postanawiam w tej chwili, kiedy to zrobić, ale dużymi krokami się zbliża